Cześć, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję dysku SSD, ale dosyć nietypowego, być może nawet część z Was nie wiedziała, że AMD produkuje również dyski. Oczywiście nie AMD jest producentem OM tych dysków, ale firma OCZ, doskonale znana na przykład z produkcji zasilaczy, która borykała się swego czasu z problemami finansowymi, ale cała sekcja dysków została przejęta przez Toshibę i takie informacje możecie sobie już nawet na samym opakowaniu znaleźć, także jeżeli chodzi o kwestie gwarancyjne i tak dalej, tym zajmuje się aktualnie OCZ. Zobaczmy, co jest w środku, ponieważ aż się zdziwiłem, wcześniej przed testami tego dysku było informowane, że w zasadzie to jest dysk dedykowany nie tyle na rynek konsumencki, co bardziej do producentów OM, którzy po prostu sami składają komputery, żeby obniżyć koszty z uwagi też na atrakcyjne ceny tych dysków. I tak naprawdę nie oczekiwałem tutaj praktycznie żadnych akcesoriów i się pomyliłem. Ale powiem Wam, że tak mylić to ja się mogę nawet częściej, ponieważ poza samym dyskiem, który swego rodzaju żadną rewelacją nie jest, tak? Obudowa metalowa, 2,5-calowa konstrukcja, SATA 3, 6 gigabitów na sekundę, czarny cały z logo AMD Radeon, ponieważ to jest również seria Radeon tych dysków, otrzymujemy całkiem pokaźny pakiet akcesoriów. I nie ogranicza on się tylko do przejściówki na zatoki 3,5-calowe, czyli możemy zainstalować ten dysk w klasycznej zatodze na dyski optyczne oraz śrubek instalacyjny, które widzicie tutaj. To już nie jest standardowy zestaw, ale dodatkowo otrzymujemy, moi drodzy, licencję na program Acronis 2013, tu mam troszeczkę zasłonię, który to jest bardzo rozbudowanym narzędziem umożliwiającym nam łatwą migrację naszego systemu na nasz nowy dysk. Tutaj widzicie interfejs programu Acronis True Imagine HD 2013. To jest wersja tego programu, która jest do dyspozycji do pobrania wraz z tym dyskiem. Nie ma jej na płycie, musimy sobie ją pobrać. Interfejs jest anglojęzyczny, ale myślę, że nie będzie to dla nikogo problemem. Całość została podzielona na trzy sekcje. Pierwszą, czyli Get Start, taka typowa instrukcja obsługi, do czego możemy program wykorzystać, jak możemy to zrobić. Druga zakładka narzędziowa. Tutaj mamy, myślę, że chyba najważniejszą opcję z bogatego gąszczu dostępnych funkcji tego programu, a mianowicie klonowanie dysków. Jeżeli chodzi o klonowanie dysków, możemy robić to zarówno ze starego dysku SSD, ze starego dysku HDD, całkowicie automatycznie lub manualnie, przy czym po wybraniu dysku, z którego będziemy klonowanie przeprowadzali, wybieramy dysk oczywiście, na który to klonowanie będzie miało się odbyć. No, przykładowo. I najważniejsza opcja. Będziemy mogli również wziąć i dostosować sobie partycję. Ja w tej chwili już dysk AMD mam odłączony, dlatego go nie widzieliście tutaj. Natomiast oczywiście tutaj też byłby dostępny i widoczny. Nie wszystkie opcje w programie są dostępne. Na dole informacja mówi nam o tym, iż pełna funkcjonalność tego programu będzie dostępna dopiero po zakupie pełnej wersji. Natomiast w tej, której dostajemy wraz z dyskiem, mamy możliwość poza klonowaniem dysków, przechodzimy sobie do trzeciej zakładki, również wykonywania backupu naszych danych na innych dyskach, również online. Tych opcji jest tutaj naprawdę sporo i nie jest to z pewnością program tylko i wyłącznie do tego, aby sobie wziąć i na nowy dysk sprowadzić nasz stary system bez konieczności jego reinstalacji. Wiemy już o programie, który jest tutaj moim zdaniem bardzo mocnym dodatkiem, jeżeli chodzi właśnie o dysk SSD Radeona. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniej testowanego przeze mnie dysku Transcend serii 370, tam również było w pełni funkcjonalne oprogramowanie, które podobnie jak tutaj oprogramowanie Acronis sprawdzało się bardzo dobrze przy przenoszeniu po prostu swoich danych, ale także całego obrazu systemu na nasz nowy dysk SSD. Otwarta pozostaje cały czas kwestia wydajności tego dysku i myślę, że chyba najwięcej osób tym jest zainteresowanych. Zostały tutaj zainstalowane synchroniczne kości od Toshiby i one w praktyce wypadają, bym powiedział, nawet wyśmienicie. Aczkolwiek producent dla dysku o pojemności 240 GB zakłada trochę wyższe parametry niż ja tutaj osiągałem w testach. Mianowicie powinno to być 550 MB na sekundę
odczyt i zapis na poziomie 500 MB. Ja testy przeprowadziłem w trzech standardowych programach. Tutaj macie screen z Crystal Disk Info. Między innymi widzicie informacje o pojemności dysku, co to dokładnie za konstrukcja, łącznie z numerem seryjnym oraz tym, że cały czas pracował na interfejsie właśnie SATA 3 z prędkością do 6 gigabitów na sekundę i jeden screen właśnie z wydajności Crystal Disk Mark. I tutaj te prędkości odczytu zapisu są o około 100 MB na sekundę niższe niż od tych zakładanych przez producenta, ale zobaczcie na te wartości. Dla zapisu i odczytu sekwencyjnego jest to około 450 MB na sekundę, zarówno dla odczytu, zarówno dla zapisu. Kolejne testy, czyli druga z obowiązkowych pozycji, a mianowicie AS SSD. Również oczywiście program do testowania dysków SSD, który także ocenia nam odczyt zapis sekwencyjny i tutaj te wartości są bardzo zbliżone, bo to jest dla odczytu 440 MB na sekundę około z małym haczkiem, a dla zapisu 437 z małym hakiem. Czyli jak widzimy, te parametry są bardzo zbliżone zarówno w przypadku odczytu, jak i zapisu. Dlatego mimo tego, iż sporo dysków, nawet troszkę tańszych, otrzymuje te prędkości odczytu bez problemu powyżej 500 MB na sekundę, wynik ogólny dysku na poziomie 882 punktów w tej chwili z tych przetestowanych przeze mnie dysków stawia go najwyżej. Jest po prostu najlepszy. Oczywiście liczą się również czasy dostępu. Zarówno w przypadku odczytu, jak i zapisu mamy te czasy poniżej 0,1 milisekundy, czyli nie ma absolutnie do czego się przyczepić. Zawsze programem takim najbardziej łaskawym dla testów dysków był program ATO Disk Benchmark i również tak jest w tym przypadku. Tutaj natomiast bardziej interesuje mnie troszeczkę inna kwestia, ale mianowicie to, że zarówno odczyt, jak i zapis na ten dysk nie rozkładam się tak ładnie, równo jak to miało najczęściej miejsce. Tutaj potrafią być skoki i w przypadku na przykład próbek o większej pojemności ten skok jest nie, jak to zazwyczaj bywa, w górę, ale niestety w dół. Tutaj tak wygląda wydajność tego dysku. Czas na kilka słów podsumowania. Dysk SSD zrobił na mnie dobre wrażenie. Chociaż parametry, które podaje producent, są zdecydowanie zawyżone, przynajmniej na podstawie tych testów, które przeprowadziłem, ten dysk i tak otrzymuje najwyższą ocenę w tej chwili, jeżeli chodzi właśnie o AS SSD. I w tabeli jest najwyżej. Zawdzięcza to przede wszystkim bardzo dużym prędkościom zapisu. Nie tylko odczyt się liczy, ale również zapis, jeżeli coś mamy na ten dysk oczywiście skopiować. Jeżeli chodzi o dodatkowe akcesoria, to tutaj również producent nie zawodzi, ponieważ mamy zarówno przejściówkę z 2,5 na 3,5 cala, mamy oczywiście również śrubki instalacyjne, ale także dodatkowe oprogramowanie, które pozwala nam na bardzo łatwą migrację z naszego starego dysku na nasz nowy dysk, z tym, że również bez problemu pozwala tutaj na zabawę partycjami, można tak powiedzieć, oczywiście w dużym uproszczeniu. Mamy tutaj również oczywiście taką możliwość zmiany tych partycji, żeby jeżeli wcześniejszy na dysk był o mniejszej pojemności, to żeby ta partycja nie była ucięta. Te partycje zostaną tak dostosowane, aby bez najmniejszych problemów można było sobie, co najważniejsze, sukcesem nasz system przeemigrować na nowy dysk. Ode mnie, moi drodzy, to jest na tyle. Ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście pełna recenzja znajduje się na łamach naszego portalu. Link będzie w opisie. Tam też są aktualne ceny tego dysku. Ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.